26 marca, niedziela, analiza weekendowa. Witam wszystkich i zapraszam do oglądania. Rozpoczynamy od indeksów. Indeks WIG20 w skali tygodniowej. Na tym wykresie tygodniowym utworzyła się taka doji, która wskazuje nam na brak zdecydowania. Mogliśmy się spodziewać tego, że i spodziewaliśmy się jakiegoś ruchu lekkiego, znaczy lekkiego, no próby ruchu w górę, który miałby być no co najmniej jakimś odreagowaniem, jeśli nie próbą zatrzymania tego spadku. Ten spadek na ten moment przybrał charakter raczej takiego układu na razie korekcyjnego, z tym, że to co najistotniejsze, znaczy się może nie najistotniejsze, ale bardzo istotne, to to, że wybite zostało długą czarną świecą na wyraźnie wyższym obrocie, wybita została strefa tutaj wsparcia. No i jak widzimy, ten tydzień jest na razie niczym innym jak tylko retestem tej wybitej strefy wsparcia. Cena wróciła ponownie na koniec tygodnia do początku, czyli do momentu otwarcia z poniedziałku, i tym samym no jesteśmy troszeczkę no zawieszeni, bo nie czarujmy się, z takiego układu może powstać teraz jakaś biała świeca tworząca nawet nami gwiazdę poranną, zapowiadająca dalsze wzrosty, ale no na ten moment bardziej mimo wszystko jednak jest tutaj presja podażowa. To przebicie no ma swoją wymowę, w związku z tym mimo wszystko chyba raczej przeważa scenariusz, w którym kontynuacja spadku jest nam bliższa. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Patrząc na wykres dzienny, na wykresie dziennym mamy dojście do zakresu overbalance, czyli równość korekt i odejście w dół. Co prawda, musimy sobie powiedzieć tak, najpierw powstała nam tutaj gwiazda poranna, która nie została na, po pierwsze, nie powstała w byle jakim miejscu, bo powstała tutaj na takiej strefie wewnętrznej, strefie cenowej, w tej chwili można powiedzieć już wewnętrznej, ale chodzi o to, że no tutaj widzimy te dołki z 2022 roku. I na tej strefie powstał pin bar, zaraz po nim biała świeca, łącznie mamy gwiazdę poranną. Ta gwiazda poranna nie została ani potwierdzona, ani zanegowana. Spadek, jaki wytworzył się w trzech ostatnich sesjach tego tygodnia, więc środa, czwartek, piątek, to jest układ, który jeszcze daje szansę bykom, ponieważ mamy tutaj układ na razie ABC. Bardzo dobrze widoczny zresztą na układach niższego interwału, na przykład godzinowych. Tym niemniej jednak mamy tutaj to, co również istotne, to mamy walkę układu równości korekt, tak? No, z tym, z formacją. Pamiętajmy, że formacja jest tutaj w tym momencie, no zresztą w większości przypadków, jako reakcja na wsparcie. Reakcja na wsparcie, no może nie, że zawsze, ale występuje niemal zawsze. Pytanie, jakiego rodzaju jest to reakcja? Na razie jest to nic innego jak tylko próba odbicia, która może w każdej chwili zostać zanegowana. Innymi słowy, jeżeli rynek utrzyma minimum tutaj z początku tego tygodnia, czyli z poniedziałku, i ruszy do góry, wybijając poziom szczytu, jaki mieliśmy w tym tygodniu, a więc 1732, no powinniśmy oczekiwać pójścia w rejony 1800. Tak, i próby retestu i ataku na tą strefę tutaj oporu. Natomiast jeżeli wybijemy dołek, spadamy na poziomy 1450 i gdzieś tutaj w te okolice, no i pytanie, czy to tylko będzie wszystko. Kolejny indeks szerokiego rynku, tutaj sytuacja podobna, aczkolwiek świeca z tego tygodnia to jest taki, bym powiedział, no nazwijmy to szpulka z bardzo, no z dużo większym górnym cieniem. Zarówno na WIG-u 20, jak i tutaj na WIG-u ten cień pokazuje również opór, który zawsze jest w postaci połowy czarnego długiego korpusu, i ten opór tutaj skutecznie na razie odbił cenę. Tym niemniej jednak, pozostawiając na wykresie ten biały mały korpus, czyli wzrostowy, no pozostaje również szansa na to, że właśnie następny tydzień może być kolejną próbą ataku na tą połowę tego czarnego korpusu.
Ale dopóki czegoś takiego nie zobaczymy i dopóki ewentualny atak nie zakończy się wybiciem poziomu otwarcia tej długiej świecy, no dopóty raczej traktujemy to jako próbę zniwelowania tego spadku, po której większe mimo wszystko prawdopodobieństwo jest pójścia dalej w dół. Wybicie i kontynuacja tego spadku, no to w pierwszym rzędzie tutaj ciągniemy do poziomu w około 51 tysięcy. Wydaje się jednak, że no dużym prawdopodobieństwem będzie atak również na te dołki. Patrząc na wykres dzienny indeksu WIG, no tutaj sytuacja niemal bardzo, znaczy się układ podobny, czyli mamy gwiazdę poranną, która nie została potwierdzona, ale nie jest też zanegowana. Spadek, jaki ma tu miejsce, jest na razie zwykłą trójką, ale z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć jasno, że została przebita strefa tutaj wsparcia i ten ruch do góry jest właściwie tylko i wyłącznie ruchem na razie retestującym od spodu tą wybitą strefę wsparcia, będącą teraz strefą oporu. A więc zgodnie z założeniami, że mamy tutaj już do czynienia z jakąś tendencją spadkową, no mimo wszystko bliższa ciału jest koszula z nazwą spadamy dalej. No i jeżeli wybijemy minimum poniedziałkowe, no to nie ma się co łudzić, będziemy spadać co najmniej do okolic 52 tysięcy punktów. Tym niemniej jednak pamiętajmy o tym, co już niejednokrotnie powtarzałem, układ, który tutaj się, że tak powiem, wytworzył. Nawet jeżeli przyjmiemy tą piątką, że to jest jakaś piątka, chociaż dla mnie osobiście jest to układ typowo korekcyjny, ale nawet zakładając, że jest to piątka, nie schodzi w rachubę to, że mieliśmy tutaj zejście trójką, tak? Mieliśmy A, mieliśmy B i mieliśmy C. Tutaj też była trójka, a więc razem tworzy to taką korektę pędzącą 3 czy 5, nawet gdyby, i to zagrożenie cały czas jest tego, że będziemy atakować nie tylko te 52 tysiące, ale i również ten dołek na 45 tysiącach. Kolejny indeks MWIG. Na MWIG-u ten tydzień zakończył się, można powiedzieć, no znacznie, z jednej strony świecowo znacznie słabiej niż na indeksach WIG i WIG20, ponieważ tutaj powstała mała czarna, co prawda, świeczka. Ona nie wyrządziła jakiejś krzywdy, bo nie zdołała nawet wybić czy atakować tego wsparcia tutaj w postaci tych dolnych cieni, czy też, no nazwijmy to, no bo tutaj tą strefę, no można by było tak powiększyć, o tak, tutaj, żeby te ceny zamknięcia, cena maksymalna to było w tym, no to widzimy, że do ataku na tą strefę jeszcze pozostało miejsce, ale sam wydźwięk świecowy, no jest tutaj negatywny, ponieważ mamy czarną świeczkę, jakby nie było, i mamy górny cień, tak, czyli tutaj ta podaż, jak gdyby, no jest silniejsza. Jeszcze nie doszło do potwierdzenia formacji, no nazwijmy to też tak lekko w cudzysłowie, objęcia Bessy. Więc jeszcze wszystko możliwe, jeszcze ta obrona może tu się okazać skuteczna, ale wydźwięk tej świecy w połączeniu z tą poprzednią, no jest raczej negatywny i tutaj można się spodziewać jak gdyby próby dalszego spadku. Patrząc teraz na wykres od strony dziennej, to widzimy, że powstrzymaliśmy tutaj na dołku, na strefie, jak gdyby jest powstrzymany jeszcze ten ruch spadkowy, ale po zatrzymaniu ruch poszedł tylko i wyłącznie do strefy oporu, znaczy do poprzednio strefy wsparcia, która widzimy, że jest tutaj na bieżąco istotną strefą, ponieważ przy spadku mieliśmy tu wyraźną reakcję wzrostową, która strefa znowu została przejechana bardzo wyraźną, dużą czarną świecą na obrocie większym niż w dniu poprzednim, skokowo większym. No i ten ruch tutaj po zejściu do strefy kolejnej wsparcia, mamy reakcję, co jest rzeczą naturalną, ale mamy też dojście do strefy oporu i cień, i ten pilbar zostaje potwierdzony. No, wiele wskazuje na to, co tutaj powiedziałem, no, że powinniśmy co najmniej spodziewać się ataku kolejnego na tą strefę i w następstwie na strefę 4250, a tak de facto, no, bardzo prawdopodobnym wydaje się z racji już chociażby tego, że mamy tutaj największą już, ten zejście jest największego rozmiaru, nie ma tutaj po drodze żadnej takiej, jest większe od tej tutaj korekty.
Więc overbalance całego wzrostu jest złamany, no to do pełni szczęścia brakuje wyłamania właśnie tego, znaczy do pełni, może nie do pełni szczęścia, ale dla dużej przewagi niedźwiedzi brakuje wyłamania tego tutaj dołka, tej strefy tu w rejonie 4320, 4330, co ma szansę być dokonane w najbliższych sesjach. Następny indeks SWIG. Na SWIG-u sytuacja całkowicie inna. Tutaj mamy obronę na razie zakresu overbalance. Utworzona jest strefa, ale pamiętajmy, że tu na wykresie tygodniowym mamy również gwiazdę, no, wieczorną, powiedziałbym, z bardzo dobrym układem obrotów, czyli największy tutaj na tym pinbarze, mniejsze na czarnej świecy i mimo wszystko delikatnie większe od tej czarnej świecy, ale mniejsze od tego pinbara na białej, czyli idealna świeca. No i teraz próba zanegowania na razie skończyła się niepowodzeniem. Mamy dojście tutaj do strefy oporu, właściwie no oporu, bo taka na tej strefie oporu też utworzyła się ta formacja. Jest jeszcze retest od dołu, no i pytanie co dalej. No jeżeli byśmy kontynuowali, wybili, no to wtedy należałoby się spodziewać co najmniej tutaj ruchu do okolic 2120-2130, a być może i ataku na 2, przepraszam, 21 200, 21 300, a być może ataku na poziom około 22 000. Natomiast jeżeli no, wybijemy tutaj ten dołek, no to najprawdopodobniej już nas nic nie powstrzyma przed spadaniem. No i tu widzimy też wyraźnie, że mamy do czynienia z jakimś układem raczej na razie trójkowym, a to by oznaczało, że będziemy spadać no, w pierwszej kolejności oczywiście do strefy tu w rejonie 18 100, 18 200, ale z dużym prawdopodobieństwem na nowe dołki. Patrząc teraz na wykres SWIG-u od strony dziennej, no tutaj mamy zatrzymanie typowy, układ korekcyjny i wydaje się, mimo wszystko, wykres dzienny jak gdyby daje tutaj przewagę troszeczkę na scenariusz, nie ten spadkowy, tylko na scenariusz z wyjściem jeszcze na jeden nowy szczyt. Na ten moment oczywiście, ponieważ mamy tutaj wyraźną trójkę, a to co tu się utworzyło, to mamy układ jak gdyby korekty pędzącej. Co prawda mamy odbicie od tej strefy, czyli tego ostatniego potwierdzonego szczytu i być może, ale jest szansa na to, że utworzyła nam się tutaj jakaś korekta pędząca, po której pójdzie ruch. Jeżeli przebijemy ten szczyt, no będziemy najpierw, no trzeba założyć, że będziemy również wybijali ten szczyt, no i kontynuowali ten wzrost. No z racji tego, że mamy tutaj, ja może narysuję jeszcze na wykresie dziennym. O. Mamy tutaj nadbicie tej jak gdyby strefy, tak? No to należałoby się spodziewać, że będziemy maszerowali wtedy co najmniej tutaj w rejony tej kolejnej strefy, czyli tak jak mówiłem, te poziomy 221 100, 21 200, a być może nawet i tutaj w rejony tego szczytu. Natomiast gdyby nie doszło do tego zawrócenia, a cena dalej by spadała i wybije nam tutaj minimum tego pinbara białego, czyli to jest poziom 19 215, no to wówczas należało się spodziewać, że mieliśmy pierwszą, drugą nieregularną i rozpoczynamy falę trzecią, bo, no bądź C, tak, ale to będzie fala, która no moim zdaniem co najmniej pociągnie nas w rejony tutaj strefy na poziomie 18 200, 18 300. I teraz przejdźmy do indeksów, nazwijmy to zachodnich, nie naszych, w każdym razie DAX. Na wykresie DAX w ujęciu tygodniowym po dojściu do tej strefy oporu, właściwie wsparcia, przepraszam, usytuowanej na bazie szczytu tego przedostatniego swingu wzrostowego, mamy reakcję, której no oczywiście w zeszłym tygodniu mówiliśmy, że należy się spodziewać takiej reakcji. Jednak ta reakcja na razie nie uczyniła nic pozytywnego dla posiadaczy akcji, dla strony popytowej. To znaczy się, mieliśmy próbę ataku na połowę tego dużego czarnego korpusu, która zakończyła się, można powiedzieć, niepowodzeniem. Cena odpadła i zamknęła się no, w dolnej części tego czarnego korpusu. Plusem natomiast dla byków jest to, że pozostał biały korpus, a więc on pozostawia szansę, mimo tego większego, nieco górnego cienia, na ponowny atak. I tu, no, powiedzmy sobie jeszcze, no, wszystko jest możliwe z racji tego, że jeżeli zatrzymujemy się na
poziomie tego szczytu i teraz dojdzie tutaj do układu, no nie wiem, czy gwiazdy porannej, czy z układu dziennego, czy nawet z intra powstanie jakiś układ odwracający tą tendencję spadkową, no to z racji tego, że rynek spadł do poziomu szczytu, no to siłą rzeczy powinien atakować i wyjść, co najmniej próbować naruszyć ten szczyt. Natomiast jeżeli no nie będzie tej dalszej kontynuacji, a rynek zawróci i wybije ten dołek, no to mamy prawie, no, może, bardzo, może nie określenie jak w banku, ale bardzo, bardzo prawdopodobne ruchy w kierunku co najmniej tych poziomów 12 500 punktów. Patrząc teraz na wykres dzienny indeksu DAX, no to jest właśnie to, co tutaj o czym mówiłem. Mamy sytuację zatrzymania. Biała świeca, a więc zasłona, znaczy się formacja przenikania. Ta formacja delikatnie nawet została, jak to się mówi, no, potwierdzona wyjściem ponad maksimum tej formacji. Co prawda, strefa oporu, jaka jest tutaj wyraźna, zatrzymała nam ten spadek, ten wzrost i piątkowa sesja przyniosła nam spadek. Tym niemniej jednak pamiętajmy, że ten ruch do góry naruszył tutaj ostatni potwierdzony szczyt. Tak, tutaj w ogóle ten ostatni potwierdzony szczyt to mamy tu, więc jest widocznie naruszony, ten drugi też, a więc jest szansa na to, że dochodzi tutaj do zmiany tej tendencji na wzrostową i być może to jest tylko i wyłącznie korekta, po której pójdziemy dalej do góry. Natomiast sam fakt zatrzymania się na tej strefie oporu i odpadnięcia od niego po tej takiej trzydniowej konsolidacji, no już daje przewagę temu, że będziemy atakowali ponownie minima. No jeżeli tak się stanie i wybijemy minimum tej sesji, tej poniedziałkowej sesji, no to tak jak mówiłem, no pierwszy oczywiście ruch będzie tutaj w okolice 13 800 i szansa na powstrzymanie. Natomiast cały czas przypomnę, zobaczmy ten cały wzrost. Jest wyraźnie widoczny. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, a w tej piątej pierwsza, druga, trzecia, czwarta pędząca i piąta, więc no tutaj jest duże prawdopodobieństwo pełnego impulsu, a co to oznacza, że no powinniśmy mieć co najmniej głęboką korektę. Tu ten wymiar 13 800 wydaje się tym, te rejony tutaj najmniejszym. Gdybyśmy chcieli zobaczyć ewentualne poziomy Fibonacciego i zniesienie, no to widzimy, że 61,8% jest tutaj na kolejnej, bo tutaj no oczywiście nie jest dorysowana na razie na ten moment, ale mamy kolejną strefę wsparcia wynikającą zarówno z tego szczytu, jak i tutaj takiej, no, tej czarnej pojedynczej świecy, te rejony tutaj niższe, no i oczywiście linia trendu, ale przypominam cały czas, że od spadku, może tutaj zrobię wykres tygodniowy, będzie łatwiej to widać, od spadku tej największej, tutaj po największej korekcie, mamy trójkę. W związku z tym, no, nie lekceważyłbym układu, gdzie mamy po prostu tutaj układ korekty nieregularnej 3, 3, 5. No i teraz będziemy schodzić i spadać i wybijać te dołki. A pamiętajmy też o analizie, którą zamieściłem na YouTube i zresztą dostępna na blogu też sprzed kilku tygodni o tym wieloletnim spojrzeniu na te wykresy. To by było tyle, jeśli chodzi o DAX. No i na koniec S&P. Tutaj na wykresie tygodniowym mamy próbę ataku na połowę czarnego korpusu. Ktoś powie, że delikatnie naruszona, a więc pomyślnie. Ktoś powie, że duży górny cień zatrzymana w tych rejonach, więc nie pomyślnie. Ja raczej się skłaniam do tego, że jeszcze tutaj nie powiedziałbym, że ten opór w postaci połowy czarnego korpusu jest pokonany i teraz pora przychodzi na początek tego czarnego korpusu. Natomiast górny cień jest tym negatywnym wydźwiękiem. Pozytywnym jest to, że znowu jesteśmy powyżej tej linii trendu, biały korpus, a więc jak najbardziej szansa jest do góry, tym bardziej, że tutaj w dół mamy wyraźną trójkę, więc tutaj jak najbardziej możemy iść do góry, jeżeli udałoby się w cenach zamknięcia wybić nam poziom maksimum tej czarnej świecy, a więc poziom 4079 punktów, no to jest duże prawdopodobieństwo pójścia tutaj w rejony 4400, kontynuacji tego wzrostu. Natomiast
zawrócenie tutaj w tych miejscach w dół, no to moim zdaniem będzie tylko wskazaniem na to, że wybijemy również ten dołek, no bo pamiętajmy, że na ten moment mamy tutaj tylko nic innego jak ABC. Po spadku pięciofalowym, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, mamy ABC, czyli tutaj idealnie pasuje nam, patrząc tak nieco szerzej, na spadki dalsze. Natomiast no, ta szansa tutaj na pójście ataku jeszcze raz na 4200, mówię być może tutaj tego szczytu, no i jest jeszcze otwarta. Patrząc na wykres dzienny indeksu S&P, no, mamy tutaj to co myślę, zejście, naruszenie tylko overbalansu, brak wybicia, to daje nam tego dołka, to daje nam podstawę, że możemy atakować ten poziom tutaj 4200 i próbować wyjść na dół, mimo że pamiętajmy, że po trójce wzrostowej, nie po żadnym impulsie, tylko po trójce wzrostowej dochodzącej do zakresu overbalance, nie wspomnę tu o strefie, ale do zakresu, czyli mamy równość korekt i mamy no, odbicie, tak, które tak de facto zeszło i wybiło ostatni potwierdzony szczyt największej korekty w całym ruchu wzrostowym, a więc to pokazuje, że jest jakaś szansa na odwrócenie tej tendencji tutaj wzrostowej, natomiast nie ma jeszcze tego wskazania na odwrócenie całej tendencji wzrostowej, całego tego ruchu wzrostowego. A teraz schodząc tutaj na te nazwijmy typowo dzienne, no to mamy dojście, przebicie, bo tutaj mamy taką też, może moglibyśmy ją dłużej poprowadzić. Tak, mamy tą strefę, retest, zejście na nowy dołek, no i teraz jest próba pójścia do góry, ale dojście tu do wewnętrznej strefy zaowocowało utworzeniem takiej no nieciekawej czarnej świecy. Na razie ona nie została zanegowana. Piątkowy korpus pozostawia szansę na to, że będziemy atakowali ten poziom 4880 punktów, a tym samym szansa na utworzenie czegoś, co może nas pociągnąć na 4200 i tego nie przekreślamy. Natomiast no tutaj w tej tendencji krótkoterminowej tendencji wzrostowej tak to wygląda. Natomiast pamiętajmy, tu mamy niedosyt, że objęcie Bessy, to jeszcze ta świeca taka z górnym cieniem, czarna podażowa. No i jeżeli tego nie wybijemy, no to no, nie ma szansy po wybiciu tutaj minimum, czyli poziomu 3900. No moim zdaniem otwieramy drogę i po w kilka sesji przebijemy ten poziom 3800 punktów, tutaj tą całą strefę, tam 20 punktową przebijemy i będziemy podążać co najmniej na początek w kierunku 3650. To by było tyle, jeśli chodzi o indeksy, czyli mamy takie zdanie podsumowujące. Jakieś przeważająca część, może z wyjątkiem w tej chwili S&P. To bym tu się tak skłonił, że tak jak przedtem, jeszcze parę tygodni temu, 2, 3 tygodnie nawet, DAX był wyraźnie silniejszym rynkiem aniżeli S&P i nadal powiedzmy sobie tak jest, jeśli chodzi o zakres tych ruchów wzrostowych, tutaj od dołka z października, to tak dalej jest, ale w tej krótkiej perspektywie, jak gdyby teraz troszeczkę S&P, jak gdyby ma szansę na większe, na to, żeby pójść do góry, ale mimo wszystko powiedziałbym, że opcje na wszystkich indeksach mają przewagę na ruch w dół, natomiast jeszcze nie zamknięte zostały furtki na to, żeby mimo wszystko próbować jakichś ruchów w górę. I to by było tyle, jeśli chodzi o indeksy giełdowe.